Jak ojciec może wprowadzać dzieci w świat cyfrowy? Na pewno ten temat wprowadzania w świat cyfrowy i działania ojca dzisiaj jest niesamowicie ważny. To znaczy, myślę, że w jakimś stopniu dzieci w ten świat naturalnie wchodzą i z zewnątrz ten świat, można powiedzieć, na nas napiera. I bardzo często jest taka presja też ze strony dzieci, że już wszyscy dookoła coś mają i wszyscy w coś grają, albo mają smartfony, albo mają konsole. Natomiast nie o to chodzi, tutaj rolą ojca na pewno nie jest obrona dzieci przed światem cyfrowym, tylko właśnie takie mądre wprowadzanie. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, rozpoznanie, co jest dobre dla dziecka w danym wieku i w ogóle, co jest dobre też dla danego dziecka, bo to też bywa różnie. Myślę, że dzisiaj mamy, największy moim zdaniem problem jest z tym, że jednak zbyt łatwo ulegamy tej presji otoczenia, to znaczy właśnie takiej, że wszyscy już mają smartfony, albo wszyscy już coś grają, albo wszyscy są na TikToku. I no, ja bardzo często się spotykam z tym, że ojcowie, czy w ogóle rodzice, ale tutaj wydaje mi się, że rola ojców jest bardzo duża, zgadzają się na rzeczy, na które się zgadzają tylko pod wpływem presji dzieci, a nie dlatego, że sami są do tego przekonani. Więc pierwsza rzecz, myślę, żeby każdy z ojców pamiętał, że to jest nasza odpowiedzialność i żeby to podejmować świadomie, bo podkreślam, nie chodzi o to, żeby dzieci odcinać od technologii cyfrowej, zresztą jest to praktycznie dzisiaj niemożliwe, ale zastanowić się, na przykład kupuje dziecku smartfona, czy to jest konieczne w tym momencie, czy to może być telefon klasyczny, czy może być w ogóle jakieś inne rozwiązanie, prawda? Czy znaczy, żeby przed takimi decyzjami, że coś kupuje albo daje do czegoś dostęp, żeby była refleksja ojca, czy to jest dobry moment dla mojego dziecka. Jak wprowadzać te dzieci już w świat internetu? Jaki to jest odpowiedni wiek na to, żeby jakby to dziecko poinformować o tym, że powiedzmy internet istnieje? A jaki jest wiek na to, żeby to dziecko wyposażyć już w taki samodzielny, mobilny dostęp do internetu w postaci chociażby telefonu komórkowego? Tak. No ja myślę, że to, że internet istnieje, to jest już taką oczywistością dla dzieci, w ogóle nie tylko dla dzieci, myślę, dla młodych ludzi, jak to, że jest prąd w gniazdku, to znaczy internet już nawet tak naprawdę nie używamy właściwie nazwy internet, tak? Mówimy o sieci, mówimy, to znaczy to jest coś oczywistego, że więc dziecko myślę, że naprawdę w bardzo młodym już wieku widzi, że nie wiem, że są filmy na YouTubie, że coś można w internecie sprawdzić. Tak jak mówię, same telewizory dzisiaj to też jest de facto jest to odbiornik, jest to urządzenie do korzystania z internetu. Więc to, no właśnie nasze dzieci w bardzo naturalny sposób wchodzą w to, tak? Natomiast czym innym jest to właśnie, jakie urządzenia dostają, do jakich urządzeń dostają dostęp, tak? I tutaj na przykład, no chociażby YouTube, no to jest taka rzecz dla niektórych oczywista, że dzieci korzystają z YouTube'a, ale trzeba pamiętać, że to jest też pewna rzecz. Na YouTubie YouTube sam z siebie nie filtruje treści. Bardzo łatwo jest tam włączyć bezpieczne przeglądanie, ale trzeba je włączyć. Jeżeli się tego nie zrobi, w internecie jest wszystko łącznie z twardą pornografią, tak? I z fatalnymi rzeczami na YouTubie. I teraz i te rzeczy, też badania pokazują, że na przykład dzieci, które po raz pierwszy zetknęły się z pornografią, w większości zetknęły się z nią nie szukając pornografii, czy zetknęły się z nią przypadkowo. I to się może zdarzyć na przykład na YouTubie, tak? I rodzice uważają, że YouTube to jest po prostu kolejna wersja telewizji, tylko że klikając wystarczy oglądać teledyski jakiejś gwiazdy, prawda? I w kolejnych podpowiedziach znajdujemy coraz mniej ubrane gwiazdy muzyki, aż w końcu one są całkiem rozebrane, a w końcu jest seks, tak? I to jest rzecz realna, to znaczy ja tutaj nie wymyślam jakichś historii niestworzonych, bo to się czasami wpisujemy jakieś hasło, to często rodzice opowiadali, zupełnie pozornie, zupełnie neutralne, prawda, i wyskakują rzeczy, jeżeli nie ma właśnie filtra treści, no nieodpowiednie po prostu. I tak jak podkreślam, przejście pomiędzy rzeczami neutralnymi, od rzeczy neutralnych do fatalnych, jest bardzo szybkie. Jeszcze szybciej na przykład to się dzieje w niektórych serwisach społecznościowych, na przykład na TikToku, tak, więc chodzi o to, że no dobrze, pytanie, czy mogę mieć TikToka, tak, bo to no nie jest taka rzecz oczywista, bo wszyscy mają, tak.
Trzeba pamiętać, że no na przykład dobrze byłoby, żeby się czegoś dowiedzieć, tak? Że jest jakaś nowa rzecz, dobrze, ale co to w ogóle jest ten TikTok, jak to wygląda? Ja mogę obejrzeć, coś poczytać. Naprawdę to, znaczy dzisiaj proszę zobaczyć, że nie ma problemu z wiedzą na ten temat, bo wystarczy włączyć, wygooglować i jest wszystko, tak? A ten wiek o telefony komórkowe, kiedy... Tak, że tak powiem, wypoziomować ten okres, kiedy no, jednak na święta można. Tak, wtedy... ja uważam, że no, po pierwsze trzeba, jest bardzo ważne rozróżnienie telefonu klasycznego od smartfona. Naprawdę dla rodziców, wielu rodziców dzisiaj nie ma żadnej różnicy, dlatego że my jako nasze pokolenie korzysta ze smartfona tak jak z telefonu. Młodsi ludzie często w ogóle nie dzwonią ze smartfonu, znaczy połączenia głosowe nie występują, tak? Jest to po prostu urządzenie z dostępem do internetu i trzeba mieć tę świadomość, że jeżeli ja się chcę dodzwonić do mojego dziecka, bo ono wraca późno z jakichś zajęć, czy chodzi do kolegi, czy w jakiejkolwiek sytuacji, to wystarczy telefon klasyczny. One są nadal dostępne, działają, dzwonią, mają dłużej działające baterie. Nawet mają, niektóre są takie, które mają aplikacje, na przykład, bo ktoś chce słuchać muzyki, są też takie wersje, mają niektóre komunikatory proste, tak? Więc mają wiele funkcji, które rzeczywiście mogą być potrzebne dziecku, ale nie otwierają całego świata internetu bez ograniczeń, tak jak to robi smartfon. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby odróżnić smartfon od zwykłego telefonu. Tak jak powiedziałem, ja u nas w domu jest taka zasada, że smartfony dostają dzieci idące do liceum. Mam świadomość, że to jest bardzo późno, ale uważam, że to jest rozsądne. Natomiast jeśli kupujemy wcześniej, no to tym bardziej musimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. I tutaj też to nie jest problem z brakiem rozwiązań technicznych, bo one są na rynku, są dostępne. Żadne nie jest doskonałe, bo nie ma też, to jest też trochę pewne ograniczenie, tak? Nie ma, bo czasami rodzice mnie o to pytają, czy jest jakiś taki program, żebym kupił, albo taki telefon, że kupię, włączę i zapomnę. I no niestety nie, znaczy nadal to jest dosyć skomplikowane, dlatego że dane można pobierać z różnych źródeł, w różne część tych ograniczeń można bardzo łatwo obejść, można przypadkiem nawet wyłączyć, więc niestety takiego rozwiązania prostego nie ma i dlatego podkreślam, jeśli rodzic kupuje z dziecku smartfona, to powinien się zastanowić, czy ja będę miał czas, czy mam kompetencje do tego, żeby teraz to nadzorować, bo bez nadzoru jest to po prostu nieodpowiedzialne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.